Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam już potwierdzenie, że jesteśmy live. Cóż, przyszło nam powitać się w naprawdę ciężkich czasach. Na wstępie, żeby też no, nie przedłużając, chciałbym tylko powiedzieć, że Instytut Metropolitalny, jak i myślę, że wszyscy zaproszeni dziś goście, solidaryzują się z Ukrainą, popierają Ukrainę i jednocześnie potępiają rosyjską agresję na ten samorządny i niezależny kraj. Cóż, dziś rozmawiać będziemy o partycypacji społecznej, więc tematyce, która no, może bezpośrednio nie wiąże się z agresją, której doświadczają nasi sąsiedzi. Natomiast partycypacji społecznej jako zjawiskiem, które widzimy chyba na co dzień, dziś, nawet w Polsce, bo przyznam szczerze, że dawno nie widziałem sytuacji, w której my, Polacy, aż tak wspólnie, razem angażowalibyśmy się w jakikolwiek projekt, jak chociażby ostatnimi czasy w pomoc obywatelom Ukrainy. Jest dziś z nami Joanna Ebel, socjolożka, działaczka miejska, ekspertka do spraw mieszkaniowych. Witam, Asiu. Dzień dobry. Jest z nami także dr Łukasz Pancewicz, architekt, urbanista, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również dr Marcin Garwin, politolog, specjalista do spraw demokracji deliberacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Jest z nami także pan dziekan, profesor Piotr Uziębło, konstytucjonalista, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do spraw nauki. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. I jest z nami także prezes Instytutu Metropolitalnego, profesor Jakub Szlachetko. Witamy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Cóż, tak jak wspomniałem na wstępie, tematem dzisiejszego odcinka będzie partycypacja społeczna, ale zanim przejdziemy do clou, chciałbym zapytać się Państwa tradycyjnie już o newsy, które w jakiś sposób przykuły Państwa uwagę, a które dotyczą polityki lub prawa samorządu terytorialnego. Na wstępie jeszcze powiem, tutaj skieruję się oczywiście do publiczności. Chcemy, żeby ta forma uwzględniała rozmowę i dialog między zaproszonymi przez nas ekspertami, a gośćmi, którzy oglądają studio samorządowe, więc mogą Państwo śmiało zadawać pytania dotyczące tematyki odcinka pod streamem na Facebooku. My te pytania na bieżąco będziemy czytać i zadawać naszym ekspertom. Cóż, przechodząc już do tej części newsowej, informacyjnej, panie dziekanie Uziębło, czy chciałby pan podzielić się z nami jakimś newsem, który pana zaintrygował? Powiem tak, no chciałbym, chociaż nie ukrywam, że ostatnie dni to raczej polegały na śledzeniu newsów tego, co się dzieje na wschodzie, natomiast z takich ciekawych rzeczy dotyczących partycypacji to zapoznałem się z nową strategią dotyczącą partycypacji w Szkocji, w jednej z jednostek terytorialnych Szkocji, North Ayrshire. Tam przyjęto nową strategię, bardzo ciekawą strategię, która ma na celu poszerzenie partycypacji na wszystkie obszary życia. No tu się w strategii pojawia po pierwsze chęć wzmocnienia mechanizmów partycypacyjnych, po drugie zwiększenie świadomości mieszkańców tego szkockiego regionu dotyczących partycypacji. I ta partycypacja ma się rozwijać od kwestii dotyczących szkolnictwa poprzez kwestie, poprzez wprowadzenie bardziej deliberacyjnych rozwiązań w zakresie budżetu partycypacyjnego, poprzez planowanie przestrzenne, czyli we wszystkich obszarach założono sobie zwiększenie rozwoju partycypacji. I tutaj, co jest ciekawe, patrząc na Szkocję, to jest region, w którym te ramy instytucjonalne dla partycypacji i tak dotychczas były mocno rozwinięte. No, warto wspomnieć, że był zastępca szefa Rady właśnie odpowiedzialny za problematykę partycypacji, natomiast ta nowa strategia ma być nowym otwarciem, czyli chęć podejmowania deliberatywnego rozstrzygnięć na wszelkich możliwych poziomach i we wszystkich możliwych kwestiach, w których ten udział społeczny jest istotny. Oczywiście no, trudno powiedzieć, jak ta strategia zostanie zrealizowana, natomiast z punktu widzenia szkockiego, no, w Szkocji pokazuje się to jako taki
jako taka przyszłość rozwoju tego uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu różnych rozstrzygnięć na szczeblu lokalnym i regionalnym w zasadzie w tym wypadku także. Dziękujemy, trzymamy kciuki za jak najbardziej pozytywny rozwój tej koncepcji oczywiście. Joanno, czy chciałabyś się z nami czymś podzielić a propos newsów? Tak, ja się chciałam podzielić dwoma rzeczami. Jedna rzecz to będę chciała dzisiaj mówić trochę o ekonomii, więc obserwuję z dużym zainteresowaniem przemianę Bristol Pounda, czyli tej waluty lokalnej w Bristolu, która obchodzi w tym roku 10 lat, w Bristol Pay, czyli połączenie waluty lokalnej z zaangażowaniem społecznym w realizację strategii. Oni chcą iść w tą stronę, że tokenizują dobre działania i pokazują, że prospołeczne działania mogą być czymś, co jest promowane w ramach nowej formy obiegu energii. I podobne projekty też powstają w innych miastach, na przykład Citizen Coin Bradford, gdzie pokazuje się, że to zaangażowanie społeczne i ekonomia, one nie muszą być dwoma oddzielnymi obszarami, ale mogą się w pewnym sensie stykać, bo nie ma nic złego, żeby sięgać po szerokie spektrum motywacji, które ludzie mają. Na przykład Bristol Pay opiera się na grywalizacji, czyli chce ten odruch, który wykorzystują media społecznościowe, przekuć na coś, co wspiera prostrategiczne działania i też takie zaangażowanie obywatelskie, współtworzenie miasta. Czyli, że nie tylko nasz głos się liczy w partycypacji, ale nasze takie aktywne działanie. Brzmi to niezwykle ciekawie. Panie doktorze Pancewicz, co pana zdaniem zasługuje na uwagę, jeśli chodzi o newsy? Jeśli chodzi o newsy, no ja śledzę teraz z dużym zainteresowaniem pracę nad specustawą, która ma ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych i socjalnych dla osób uciekających przed wojną. Akurat ten temat mnie dosyć mocno zainteresował, bo jesteśmy jednocześnie też zaangażowani w pracę nad programami rewitalizacji dla mniejszych powiatowych miejscowości. No i właśnie jesteśmy też po pracy, rozmowach z pracownikami społecznymi, którzy nagle stwierdzili, że o ile w dużych miastach takie kwestie jak integracja migrantów czy właśnie pomoc osobom migrującym może nie jest aż tak znaczącym wyzwaniem, bo jest bardzo duża liczba organizacji pozarządowych, które wypełniają lukę, która istniała już od kilku lat, związana właśnie z ograniczeniem dostępu do świadczeń pomocowych dla osób nie będących obywatelami Polski, to teraz ta sytuacja stała się niezwykle istotna i zwłaszcza w małych samorządach, do których okazuje się, że już wcześniej docierały osoby spoza Polski, które tutaj pracowały, a w trudnej sytuacji na przykład były pozbawione pomocy. I cieszę się, że zaczynamy to zauważać, chociaż też rzeczywiście pozostaję bardzo sceptyczny co do, jak powiedzieć, naszego długotrwałego doświadczenia, to mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, będzie raczej takim transformatywnym działaniem, które nam pozwoli faktycznie poważnie potraktować taką sytuację, że jesteśmy właściwie już krajem, w którym w wielu miastach są po prostu osoby z innych krajów, które Polskę wybierają jako dom, miejsce pracy i też powinny być traktowane równo i uczciwie. Dziękujemy bardzo. Cóż, kolejny tutaj na Zoomie wyświetla mi się pan dr Marcin Gerwin. Co ciebie, Marcinie, zainteresowało? Ja tutaj mam przygotowaną w ogóle grafikę, mam materiał specjalny. Z rzeczy, które wydarzyły się ostatnio, jest to przykład Sankt Petersburga. Pierwszy panel obywatelski w Rosji, o którym słyszałem. Bardzo ładnie go nazwali, w ogóle to jest Gorodzka Asambleja, czyli zebranie właściwie miejskie, bo użyto jest to taka kalka jak od określenia angielskiego, od assembly, ale w rosyjskim jest również takie słowo assembleja i to było proste spotkanie, chodziło o to, żeby zastanowić się, jakie są z perspektywy mieszkańców najważniejsze kwestie do rozstrzygnięcia, ale też na dobrą sprawę to jest temat,
które moglibyśmy zastosować, znaczy to podejście, które moglibyśmy zastosować w polskich miastach. To są, czyli panel obywatelski, ta losowo wyłoniona reprezentatywna grupa nie zajmuje się tym, żeby rozstrzygnąć jakąś konkretną sprawę. Oczywiście takie panele są też super, ale zastanawia się, jakie są tematy najistotniejsze dla mieszkańców i w takim, z rzeczy, które pojawiły się ostatnio, to jest na przykład stały panel obywatelski w Paryżu i on również ma tą moc wyboru tematu na panele na następny rok na przykład. I to byłoby coś super do zainstalowania, że tak powiem, w Polsce, czyli stałe panele obywatelskie, powiedzmy w dużych miastach, które by wybierały na tematy na panele szczegółowe na kolejny rok. I, no i też cieszę się, że demokracja deliberacyjna dotarła do Rosji. Jest to coś, co by zdecydowanie by się tam przydało, czego przydałoby się więcej. Tak. W pełni się tutaj pod tym podpisujemy. Dziękuję bardzo. Cóż, Jakubie, a co twoim zdaniem zasługuje na uwagę? Mianowicie analizowałem ostatnio projekty ustaw metropolitalnych. A jak się okazuje, w ciągu ostatnich 3 dekad było ich całkiem sporo, bo naliczyłem ich ponad 25. To były oczywiście różne projekty, niektóre projekty były procedowane w parlamencie, z reguły kończyły swój żywot na pierwszym czytaniu, dużo projektów powstało gdzieś tam w kulisach administracji rządowej, one się nie doczekały jeszcze postępowania ustawodawczego, ale się w dyskursie pojawiły. Pojawiały się również dokumenty na wcześniejszych fazach opracowania redakcyjnego, ale też są ciekawe koncepcyjnie i analizowałem te projekty ustaw metropolitalnych pod różnymi względami, pod różnymi kątami, w tym również pod względem realizacji zasady demokracji. No i konstatacja jest raczej przykra, więc to nie jest ciekawostka, a po raz kolejny się raczej dzielę przykrą nowiną, no bo te ustawy w zasadzie one kompletnie stronią od jakiejkolwiek demokracji metropolitalnej. I jak tego typu formy uczestniczenia mieszkańców, zarządzania metropoliami się pojawiają w zachodnich metropoliach, tak niestety, ale od 3 dekad nasze regulacje ustawowe idą w zupełnie innym kierunku. No, pomijam oczywiście te regulacje, które tworzą jest tam zrzeszenia metropolitalne, związki, no one są z założenia mniej demokratyczne, co oczywiście nie usprawiedliwia tego, że w ogóle nie ma w nich jakichkolwiek mechanizmów zaprzęgania mieszkańców w te tryby działania największych miast. Natomiast pojawiały się również projekty ustaw, które tworzyły metropolię jako jednostkę samorządu terytorialnego, jako wspólnotę mieszkańców. No i te projekty ustaw nie wychodziły poza taki minimalny standard konstytucyjny. Oczywiście one przewidywały organ uchwałodawczy pochodzący z powszechnych wyborów, czyli to była taka demokracja pojmowana w sposób bardzo tradycyjny, po prostu przedstawicielska. Tym niemniej, jeżeli chodzi o partycypację, a już tym bardziej deliberację, no to te projekty koncepcyjnie się okazywały w większości zdecydowane i jałowe. Jeszcze jak można zrozumieć, że te starsze projekty z lat 90. one, no, wtedy był inny klimat, czym innym się prawodawca zajmował, na inne kwestie zwracał uwagę, tak no, późniejsze projekty z lat 2000, czy nawet z ostatnich 2-3 lat, również od jakiejkolwiek partycypacji, bez względu na formę prawną metropolii stronią, co gdzieś tam dla mnie jest niestety no, przykre i zatrważające i na pewno, jeżeli kiedykolwiek się będą toczyły prace nad jakimś systemem samorządu metropolitalnego, to warto byłoby również pamiętać o tym, że nie tylko gmina, ale również metropolia powinna być urządzona w sposób demokratyczny, powinna być uspołeczniona i to, że metropolia jest większa populacyjnie obszarowo, nie znaczy, że nie można w niej robić partycypacji czy deliberacji, skoro się ją robi również na poziomie ogólnokrajowym. I to z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Chyba przypadki chociażby z Gdańska czy z jakichkolwiek innych miast wojewódzkich u nas w Polsce dobitnie świadczą o tym, że jak najbardziej partycypacja czy deliberacja ma rację bytu oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli mogę tylko, to tak, żeby podrzeć dyskusję, Marcin przed chwilą powiedział, że demokracja deliberacyjna dotarła do Rosji. Ja się z tą tezą nie zgodzę. Dla mnie to jest marketing, fasada i nic więcej. To tak tylko i wyłącznie zarzewiem przyszłej dyskusji. A więc dla mnie sformułowanie było ewidentnie zbyt mocne, Marcinie. Myślę, że wrócimy do tego zaraz po drugiej części naszego spotkania.
Cóż, dziękuję Państwu za Państwa wypowiedzi. Proszę teraz Pana doktora Pancewicza o to, żeby wprowadził nas w ogóle do tematyki partycypacji społecznej, a Państwa, naszych widzów, zachęcam do tego, żeby zadawać naszym ekspertom pytania na Facebooku zaraz pod streamem. Dziękuję bardzo. Trochę trudne zadanie w takim gronie, no bo tak naprawdę mamy tutaj osoby, które od lat zajmują się tematem, naprawdę mają bardzo dużo wiedzy, doświadczenia, mądrości i proszę to potraktować jako głos w dyskusji, a nie jakieś wprowadzenie. Postaram się mówić dosyć krótko i może prosto, ale wiem, że też to nie jest tylko dyskusja w naszym gronie, mamy osoby, które śledzą to i później będą też słuchały, także postaram się mówić o takich rzeczach, które są bardziej może fundamentalne, a myślę, że moi rozmówcy i rozmówczyni tutaj też uzupełnią to swoimi praktycznymi doświadczeniami. Ja traktuję partycypację i deliberację, bardzo poważne słowa, coś, czym się zajmujemy praktycznie, jako formę komunikacji i sprawowania władzy jednocześnie. To jest, jeśli miałbym używać takiej definicji wprowadzającej, czyli to jest to, w jaki sposób władza wybrana demokratycznie, bo zakładam, że partycypacja i deliberacja, ona przede wszystkim rozgrywa się w takich krajach, gdzie istnieje demokracja, albo ona gdzieś ma swój taki demokratyczny, oddolny zaczyn. Więc trochę może wkończę do Kuby, może w dużej skali w Rosji ta demokracja, ona nie funkcjonuje w takim znaczeniu, jakim my ją definiujemy, ale na pewno różnego rodzaju działania, eksperymenty się pojawiają. To nie jest tylko panel deliberatywny, ale to są na przykład oddolne działania takich inicjatyw jak Projektna Grupa WOSIM, czy różnego rodzaju innych grup, które gdzieś tam zaczynają z tym eksperymentować. Oczywiście na bardzo małą oddolną skalę, więc to też powiedzmy sobie szczerze, nie ma co tego traktować jako działanie systemowe, raczej pewnej jaskółki możliwego działania, które się może wydarzyć. Ten dialog następuje między stronami, które są podmiotowe. To jest też bardzo ważne, że jeśli patrzymy w ogóle na wielką teorię partycypacji, zawsze to jest rozmowa między równymi w tym przypadku, więc władza, czy ta, którą kojarzymy jako reprezentatywna, burmistrzowie, prezydenci, prezydentki, burmistrzynie, czy przedstawiciele rady, oni oddają tą władzę albo dzielą się nią, może raczej tak to jest powiedziane. Więc ta relacja jest co najmniej równa, a często jest też taka, że to podmioty, które podchodzą do tego symbolicznego stołu, przy którym toczy się dyskusja, one też decydują się na to, że podejmują wspólnie pewien wysiłek, żeby przede wszystkim najpierw się dogadać i ten start niekoniecznie zawsze musi być pokojowy, bo my traktujemy partycypację i deliberację jako pewne działanie, w którym następuje to przy pewnej dobrej woli opuszczenie gady i rozmowy, ale do tego momentu też prowadzi nie zawsze grzeczna rozmowa, to często jest sytuacja, w której rozpoczyna się to od konfliktu. To też musimy sobie jasno powiedzieć. No ale generalnie prawda też jest taka, że pojawia się pewne okno i możliwość, żeby te animozje zawiesić albo zmobilizować się na tyle, żeby dać sobie czas na to, żeby zacząć przede wszystkim rozmawiać o tym, co chcemy osiągnąć. I tutaj wchodzi to hasło, które padło, deliberacja, przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Marcin pewnie dopowie to jeszcze w dużo bardziej rozbudowany sposób, jako ekspert, który lata zajmował się tym tematem, gdzie możemy przede wszystkim zbudować swoją wiedzę na temat zagadnienia, które rozmawiamy, korzystając ze zbiorowej mądrości osób, które do tej dyskusji podchodzą. Podchodzą w różny sposób, bo one, tak jak mówię, mogą podejść z dobrą wolą, ale mogą być też naszymi antagonistami, ale w tym znaczeniu, że okej, nawet jeśli się kłócimy, to z tej kłótni też wyciągamy pewne wnioski dla rozwiązania pewnego problemu. I po tym czasie pewnej dyskusji, deliberacji podejmujemy decyzję. Oczywiście też znowu możemy ją podejmować w różny sposób. Marcin, tutaj ja współpracuję z Marcinem przy części z takich działań, no to mówimy, że jest to pewna droga konsensusu i wyboru wspólnego działania. No i następnie też wspólnie decydujemy się na poniesienie konsekwencji tych decyzji, pozytywnych, negatywnych, więc partycypacja, ona bywa traktowana bardzo często też w takim ograniczonym zakresie, że my dyskutujemy, coś robimy,
ale jeśli mówimy o samorządzie i właśnie o tym dialogu i władzy, to jest też to, że my żyjemy z konsekwencjami tych wyborów, które podejmujemy i może też nie mówić w tym negatywnym znaczeniu, ale też korzystamy z tego, że się dogadaliśmy, tak, że każdy z takich elementów naszego dialogu, który podejmujemy, bo to też jest dosyć ważne, jeśli mówimy o pewnej komunikacji, to jest coś, co jest stałym procesem. To też jest taka rzecz, która wyróżnia przede wszystkim coś, co jest dobrą partycypacją, dobrą samorządnością, że nie jest to incydentalne, tylko że jeśli mówimy o, nie wiem, samorządach, wspólnotach, czy w ogóle jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej, gdzie ta komunikacja jest dobra, czy partycypacja jest dobra, to przede wszystkim jest to pewien stały proces. To jest coś, co jest powtarzane, czego się uczymy, przy każdym kolejnym działaniu robimy to lepiej. Więc to jest dosyć ważne. Ta komunikacja, myślę, że dobra partycypacja jest pragmatyczna. To znaczy jesteśmy w stanie rozmawiać o rzeczach, które pozwalają nam osiągać coś wspólnie, korzystać z tego później jako wspólnota. I jest to rzecz, która pozwala nam nawet ominąć pewne rzeczy, które często nas dramatycznie różnią. No bo wiemy, że mamy te duże tematy, które są często takimi tematami ideologicznymi, na których często grają politycy. Dobra partycypacja pozwala ominąć też nową zmorę polskich samorządów i polityków, czyli PR-ozę, która jest specyfiką trochę takiego życia, w którym żyjemy, bardzo silnej atomizacji, trochę upadku ducha republikańskiego, o czym też mówią mądrzejsi ode mnie teoretycy. Żyjemy bardzo takim zindywidualizowanym społeczeństwie, ale przy dobrej partycypacji i deliberacji my jesteśmy te albo tą atomizację, albo to takie granie na różne kluby przełamać, żeby się dogadać w różnych kwestiach. Nie tylko to jest ładna teoria, ale my to widzieliśmy w praktyce wielokrotnie. Dla mnie takim jednym z moich ulubionych samorządów jest Dąbrowa Górnicza, gdzie ludzie się dosyć potrafią radykalnie różnić politycznie, ale jeśli chodzi o własne podwórko, no dogadajmy się. A później się znowu kłócimy, kto to jest, przepraszam za określenia, pisiorem, a kto po prostu z kolei sympatyzuje, nazwijmy to, z opcją bardziej, nazwijmy, centroprawicową demokratyczną, tak? Czy jest lewicowcem, no bo to też tradycje lewicowe, niepodległościowe właśnie w Dąbrowie na Zagłębiu są bardzo silne. Więc dla mnie to jest taka fajna soczewka, która pokazuje, że jesteśmy w stanie wyjść z impasu, w którym dosyć nie tkwimy. To, co jeszcze bym powiedział, to że jest takim fenomenem po prostu dobrej partycypacji to, że ta dyskusja jest bardzo taka wielowektorowa, że bardzo dużo osób przychodzi do tego stołu, tak, że to nie jest też często tak, że mamy jakiegoś reprezentanta jednej, drugiej strony, tylko że ta dyskusja potrafi być bardzo otwarta, bardzo rozbudowana, ale też, powiedzmy sobie szczerze, ona często zajmuje dużo czasu. Ale właśnie to, że dajemy sobie czas na dyskusję, podjęcie decyzji, wzbogaca ten proces. To też jest bardzo ważne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego trochę kapitalistycznego kultu efektywności, zróbmy coś szybko, dogadajmy się, no i bóg, jedziemy. Ale tak jak mówię, no dobry proces komunikacji, współdzielenia, współdziałania, no on jest rozłożony w czasie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się spotykamy, dyskutujemy, więc to by była taka rzecz, którą sobie wynotowałem w wprowadzających słowach, czy mówimy, jeśli mówimy o partycypacji. Jeden jest taki wątek, który on na to bardzo mocno zwraca uwagę, Paweł Jaworski, i ja się powoli zaczynam też skłaniać do jego szkoły. On mówi, że właściwie, no, rozmawiam tutaj z osobami, które są biegłe w prawie i właśnie bardzo mocno też przez ten swój taki skrzyw urbanistyczny, no oczywiście też bardzo zwracam uwagę na różnego rodzaju praktyki, prawo i techniki partycypacyjne, ale Paweł mówi, że tak naprawdę no, najważniejsze to jest to, żeby dogadać się przede wszystkim politycznie w sposób, który jest zrozumiały i akceptowany w lokalnej społeczności, a dopiero później obudowywać to różnego rodzaju przepisami, obwarowaniami, no bo jeśli tak naprawdę musimy zabezpieczać się przepisami, to jest też sytuacja, w której jednak wydaje mi się, jest to sytuacja pewnego, nie do końca pełnego zaufania, tak? Ta dobra wiara musi być też obwarowana paragrafem i to jest też coś, co no, widzimy praktycznie, ale też Państwo na pewno jako samorządowcy naszej publiczności, ale też części moich dyskutantów gdzieś tam to cały czas widzą. Nie ma paragrafu, nie ma dyskusji. No ale w dobrym samorządzie to okej, no paragrafy istnieją, regulaminy są też honorowane, ale idealna sytuacja jest takiej, które one nie muszą być wyciągane, żeby udowodnić
no okej, że musimy rozmawiać, powinniśmy się siebie szanować. No i jeszcze dopowiem jedną rzecz właśnie w kontekście też Rosji i obecnej sytuacji, to jest to, że jednak okej, lata 90. często marudzimy na nasz poziom lokalnej demokracji czy partycypacji, okej, często ona nie jest idealna, jej charakter, jakość jest różna, ale jednak cały czas podkreślę po swoich doświadczeniach kontaktów ze Wschodem, zarówno z Rosją, Ukrainą, jak i generalnie też pracy z samorządami, to co się wydarzyło w latach 90., czyli stworzenie samorządu lokalnego, wzmocnienie przede wszystkim lokalnych samorządów, dyskusja o ważnych rzeczach blisko osób, które to dotykają, to jest jednak naprawdę wieczna chwała ludziom, którzy stworzyli ten system, bo on zabezpieczył nas przed najgorszymi ekscesami, rzeczy, które prowadziły na przykład do tego, co się dzieje teraz w Ukrainie. I my mamy jednak te bezpieczniki, które jednak pomimo nawet też osłabiania ich w ciągu ostatnich kilku lat, czy prób osłabiania, one cały czas działają. I ta podwalina dla prowadzenia dyskusji, przynajmniej w realiach samorządu, ona cały czas istnieje. I to jest jednak bardzo duży skarb, który cały czas mamy i myślę, że powinniśmy walczyć, żeby go utrzymać, honorować. Tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że nie gadałem za długo. Przekazuję głos moim dyskutantkom, dyskutantce. Dziękuję bardzo. Cóż, ja tak trochę nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy też wcześniej na samym początku, mówiliśmy o tym, że partycypacja społeczna, deliberacja zaczyna się pojawiać gdzieś w niektórych środowiskach, albo byłoby świetnie, gdyby partycypacja społeczna była, powiedzmy, w niektórych środowiskach, w niektórych miejscach jeszcze bardziej daleko idąca, jeszcze bardziej rozszerzona. Chciałbym zapytać się tutaj pana dziekana, czy pana zdaniem, jako konstytucjonalisty z ogromnym doświadczeniem, takie działania partycypacyjne, zarządzanie partycypacyjne, czy demokracja deliberatywna, czy tego typu zjawiska, wzrosną, czy znaczenie tych zjawisk wzrośnie w przyszłości, czy być może tutaj będziemy doświadczać takiej pewnej stagnacji? Dziękuję. Pytanie jest trudne, dlatego że ja mam nadzieję, że wzrośnie. Natomiast to nie jest problem prawny. Ja tutaj miałem przyjemność już wiele razy z Marcinem od dawna dyskutować. Marcin bardzo często proponował rewolucyjne pomysły. One nie do końca zawsze się wpisywały w ramy prawne, chociażby, to Marcin pewnie pamięta, jak była dyskusja o tym projekcie prezydenta Komorowskiego, gdzie on dużo słusznych idei miał, natomiast z punktu widzenia prawnego to rozwiązanie było wątpliwe. Ja bym chciał, żeby partycypacja się rozwijała, bo dla mnie to jest istotna wartość. Ja się całkowicie zgadzam z moim przedmówcą, że procesy partycypacyjne, deliberacyjne, one są dłuższe, co nie znaczy, że mniej efektywne, bo my mamy przykłady przecież w Polsce, tu niestety nie na szczeblu samorządowym tak widoczne, ale czasami też się pojawiające, natomiast na szczeblu centralnym bardzo często, gdzie ustawę się przepycha, mówię przepycha, bo to jest tak naprawdę dopychanie kolanem w ciągu kilku godzin i jakość tego prawa jest fatalna. Dlatego zawsze czas jest czymś, co nie tylko sprzyja możliwości dyskursu zarówno naukowego, jak i dyskusji na temat proponowanych rozwiązań, ale także daje nam szansę na wypracowanie lepszego rozwiązania. Proszę Państwa, nikt nie jest omnibusem, nikt nie ma pełnej wiedzy. Niektórym się wydaje, że wszystko wiedzą, jak chociażby negatywny bohater ostatnich czasów, czyli niejaki Putin, ale generalnie właśnie wymiana poglądów jest istotna. Tutaj patrząc na przykład z mojej perspektywy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że my nie rozwiniemy partycypacji czysto za pomocą narzędzi prawnych. Narzędzia prawne to są tylko i wyłącznie narzędzia, ale jeśli one nie będą obudowane wiedzą społeczną, pewnym doświadczeniem obywatelskim, pewnymi spostrzeżeniami zewnętrznymi, to nawet najlepsze narzędzia się nie sprawdzą i odwrotnie. Nie jesteśmy w stanie też zbudować partycypacji bez narzędzi prawnych. Będziemy próbowali, ale te narzędzia prawne mogą nam ją blokować, czyli kompleksowy rozwój partycypacji jest tutaj kluczowy. Mnie na przykład cieszy to, że w wielu państwach to podejście do partycypacji się zmienia. Chociażby z ostatnich miesięcy modelowy przykład rozwoju partycypacji to jest to, co widzimy w Chile, które uchwala w tej chwili, jest w trakcie uchwalania nowej konstytucji, w bardzo demokratycznej procedurze, bardzo otwartej i ten element partycypacji w pracach konstytuanty, zresztą też wybranej w dość specyficznych demokratycznych wyborach,
daje szansę na stworzenie zupełnie nowej jakości politycznej. Mieliśmy przykład Islandii, gdzie też utworzenie konstytucji było demokratyczne. No niestety, jak się okazało, siły parlamentarne ten proces zablokowały. Po wyborach doszło do zmiany politycznej i konstytucji Islandii nie mamy, a zapowiadała też się nam bardzo ciekawa, otwarta na partycypację konstytucja. Więc ja jestem przekonany co do tego, że ten opór w materii będzie. To nie jest tak, że wszyscy chcą oddać władzę, choć patrząc z perspektywy racjonalnej, oddanie władzy ludziom jest w interesie polityków, bo oni będą mogli mieć chociażby bardzo istotne, mocne uzasadnienie podjęcia swojej decyzji wzmocnieniem legitymacji tej decyzji. Natomiast tej woli nie ma i ja się niestety boję, że nie wszystkie państwa w tym kierunku pójdą, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną. No, będziemy mieli dużo, moim zdaniem, duży proces jednak ograniczenia transparentności decyzji. No, często argumentowany tym, że wpływ na podejmowane decyzje mogą mieć różnego rodzaju ośrodki ekonomiczne czy polityczne. No, tutaj mamy przecież przykład wpływania na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Na szczęście w ostatnich wyborach nieudane, bo ja sobie nie wyobrażam, co by było, gdyby prezydentem dalej był Donald Trump w tej chwili, ale to jest ten element, który będzie stanowił opór. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej w tych demokracjach, które można uznać za dojrzałe, w demokracjach europejskich, otwarcie na partycypację, a nawet dalej na metody partycypacji o charakterze deliberacyjnym będzie postępować, szczególnie na szczeblu samorządowym, gdzie te problemy my widzimy. Bo o ile problemów funkcjonowania całego państwa niekoniecznie, o tyle problemy związane z funkcjonowaniem gminy każdy z nas widzi chociażby dlatego, że żyje w tej gminie i wie, gdzie rozwiązania, które są proponowane, się sprawdzają, gdzie się nie sprawdzają. Więc ja jestem umiarkowanym optymistą, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no, niestety, ale demokracja będzie chyba szła w kierunku ograniczenia, przynajmniej na szczeblu centralnym, udziału społecznego. No i tu się akurat zgadzam z Marcinem w sprawie sceptycznego podejścia do instytucji referendum, bo referendum niestety jest mechanizmem przy formule takiej klasycznej referendum bez deliberacji, gdzie problem nam się jednak istotny pojawia, gdzie głosujemy w oparciu o sympatię polityczną, a nie merytoryczną dyskusję. I to tyle jakby na to pytanie. Natomiast kończąc, nie wiem, mam nadzieję, że tak, choć widzę istotne zagrożenia w sytuacji społeczno-politycznej współczesnej sieci. Dziękuję bardzo za Pana odpowiedź. Pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie od publiczności, ponieważ jednocześnie, kiedy my tutaj rozmawiamy, na czacie pojawiają się kolejne pytania. Od razu wystosuję tutaj prośbę do naszych ekspertów i jeśli nie uda nam się na któreś z pytań odpowiedzieć w ramach dzisiejszej rozmowy live, to proszę Państwa, gdyby mogli Państwo wejść na naszego Facebooka już po tej transmisji i tutaj wejść w jakąś dyskusję z osobami, które na bieżąco oglądają nas i śledzą naszą działalność, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Tymczasem zadam pierwsze pytanie. Pan Grzegorz pyta, czy obecny, niedawno prekonsultowany projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera rozwiązania, które no, przynajmniej hipotetycznie poprawiłyby partycypację przestrzenną w procedurach planistycznych. Na ile te planowane przepisy różnią się plus minus od przepisów dotyczących partycypacji zawartych w ustawie o rewitalizacji? Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj odpowiedzieć? To ja mogę w takim razie dwa zdania, chociaż mając na panelu doktora Łukasza Pancewicza, może robię błąd i popełnię samobójstwo intelektualne. Najwyżej zaraz mi kolega skoryguje i uzupełni. Ten projekt ustawy nowelizującej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście trochę porządkuje partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, o tyle, że pojawia się w ustawie nowy rozdział pod tytułem partycypacja społeczna, którego to rozdziału wcześniej nie było, no ale to nie jest tylko i wyłącznie zmiana redakcyjna, no bo prawodawca proponuje również w tej ustawie
troszkę szersze instrumentarium form partycypacji do wykorzystania zarówno na poziomie planu ogólnego, który to plan ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także na płaszczyźnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No, aktualnie de facto to spektrum obligatoryjnych form partycypacji jest dosyć ubogie, no bo mamy de facto dyskusję publiczną, warunek formalny, prawda, dla wielu, a nie materialny, a z drugiej strony wnioski, uwagi do projektów, dokumentów. Teraz tych form ma być więcej i rzeczywiście ta uwaga pana Grzegorza Buczka poczyniona na Facebooku jest słuszna, że system, przynajmniej jego mechanizm, trochę nam się upodabnia do tego z ustawy o rewitalizacji. To nie są przepisy na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V, ale mechanizm jest podobny, dlatego że mamy tam chyba obligatoryjną formę partycypacji i do wyboru dwie z katalogu, z których musimy potem również w procesie skorzystać, i tam są różne dyskusje, grupy przedstawicielskie, spacery studyjne, wizyty lokalne, deliberacje. Tych form jest całkiem sporo różnych, a więc w tym sensie wydaje mi się, że jest lekki progres. Natomiast co bym chciał podkreślić, że no partycypację można robić niekoniecznie mając, prawda, twarde normy czy regulacje w ustawie, no bo to są miękkie działania, my nie musimy mieć twardych podstaw ustawowych, w związku z czym jeżeli gmina chce, jeżeli gmina jest progresywna, jeżeli burmistrz jest mądry, wójt czy prezydent, to on może robić naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy, czego dowodem chociażby działalność kolegi Marcina Gerwina w Gdańsku i w innych miastach, czy także wasza, Łukaszu, i nie tylko, w różnych gminach polskich. No właśnie, no bo tutaj możemy, prawda, dać upust swojej kreatywności i kreować partycypację poprzez różne narzędzia i instrumenty, niekoniecznie, jak wskazał pan profesor Piotr Ziębło, muszą być to narzędzia prawne. Dziękuję. Myślę, wywołany do odpowiedzi przez pana profesora. Oczywiście, nie no, jakie są bóstwa intelektualne, Jakubie, no bez przesady. To była bardzo, uważam, kompleksowa i dobra odpowiedź, ja tylko mogę dopowiedzieć, że z takiego praktycznego punktu widzenia to jest dosyć ciekawa konstrukcja, którą zastosował ustawodawca, bo to jest przeniesienie pewnej filozofii prowadzenia konsultacji z, rozumiem, z tych innych ustaw, jak na przykład ustawa o rewitalizacji, która daje dosyć dużą swobodę samorządowi w doborze narzędzi, jednocześnie ustala pewne wymagania, ale tu jest o tyle ciekawy sposób jej prowadzenia, że partycypacja trochę, czy rozmowa z mieszkańcami, czy z interesariuszami zaczyna być trochę traktowana w sposób bardzo podobny do właśnie przygotowania programu rewitalizacji, ale na przykład też dyskusji, które są prowadzone o różnego rodzaju opracowaniach środowiskowych, strategiach, czyli to jest pewien blok działań, które mamy. Przygotowujemy projekt, prowadzimy dialog z mieszkańcami, z tego wyciągamy jakieś wnioski do opracowania. Czyli ustawodawca, znaczy samorząd w takim scenariuszu ma trochę większą swobodę prowadzenia dyskusji. Pierwotnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ta dyskusja, ona była bardzo mocno regulowana ustawowo, czyli mieliśmy wywołanie, a właściwie uchwałę, która inicjowała przygotowanie planów, zbieranie wniosków, uwagi z dyskusją, i to wzmacniało też możliwość może reagowania już na etapie wyłożenia planu i samego spojrzenia uwag, ale też wydłużała bardzo proces. Często też, zwłaszcza w polskich realiach, kiedy samo sporządzanie planu jest niezwykle długie, pracochłonne, no to efektywność tego i sens bardzo mocno się rozmywał. W tym przypadku samorząd, który przygotowuje plan, może skomasować te wszystkie działania konsultacyjne, przeprowadzić jednocześnie przygotowanie projektu i wnioskować po prostu rzeczy zarówno z uzgodnień, które będą realizowane. Tak zakładam, bo oczywiście to jest system, to jest jakaś propozycja, która została położona na stół, no ale równolegle przeprowadzić proces dialogu z mieszkańcami i w różnej formie i wyciągnąć z tego wnioski. No oczywiście zakładam, że planowanie będzie realizowane cały czas przez samorządy. Samorządy wykorzystują swoje własne planistyczne, więc zgadzam się całkowicie z moim przedmówcą, że to też o jakości tej partycypacji będzie tak naprawdę decydować jakość lokalnej polityki, bo nawet przy tych zmianach systemowych
no będzie można prowadzić wzorowo. Tam przecież są takie narzędzia jak wykorzystanie na przykład paneli obywatelskich dla podejmowania strategicznych decyzji dotyczących planowania, nawet przy no, planie ogólnym czy innych opracowaniach. Więc to już jest naprawdę, to są zaawansowane narzędzia, które możemy tutaj wdrożyć. Ale jeśli to będzie samorząd, który, nie wiem, będzie naprawdę uparty na tym, że pomimo tego, że jest demokratycznie wybrany, to nadal jednak ma być nasze, to to będzie mógł spokojnie też wykorzystać minimalne formy przy bardzo kiepskim poinformowaniu mieszkańców o ich prawach i marginalizowaniu głosów. Dziękuję. Dziękuję bardzo za panów wypowiedzi. Przejdę trochę do nieco innej tematyki, również oczywiście związanej z partycypacją społeczną. No, coraz częściej w debacie publicznej słyszy się głosy o tym, żeby partycypację społeczną, deliberację łączyć z nowymi technologiami. Pojawiają się projekty, które wykorzystują w pewien sposób czy to sztuczną inteligencję, czy technologie oparte na blockchainie, żeby no, integrować społeczność, zachęcać ją do aktywnej działalności na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj kieruję kolejne pytanie do Joanny, z racji, że no, wiem, jakimi projektami mniej więcej się zajmujesz w swojej bieżącej działalności. Czy twoim zdaniem no, jest szansa dla wykorzystania technologii, szczególnie no, nowych technologii w partycypacji społecznej u nas w Polsce, w polskim samorządzie? Tak, jest. Tylko to, co jest bardzo ważne, to jest to, żebyśmy nie fetyszyzowali technologii, tak? Bo my się bardzo zajmujemy technologią, zamiast traktować ją jako takie narzędzie, podobnie tak jak ramy prawne, trochę tutaj, tak jak mówił Łukasz, cytując Pawła Jaworskiego, prawda, że najpierw musimy wiedzieć, dokąd idziemy, a potem sobie do tego dobrać narzędzia. I tak powinniśmy traktować również technologię i tak też ją traktujemy w CopTech Hubie. My mówimy o tym, że to, czego potrzebujemy, to jest tworzenie narzędzi cyfrowych, które są pod demokratyczną kontrolą. My proponujemy model spółdzielczości jako taki model współwłasności zamiast open source'u, po to, żeby to nie było otwarte dla korporacji, ale stało się czymś, co jest współzarządzane przez nas i w idealnym modelu tymi dysponentami kodów są samorządy, spółdzielnie samorządowe. Więc taką mamy wizję rozwoju, ale uważam, że technologia jest czymś, co jest po prostu codziennością i to, o czym powinniśmy myśleć, to jest przełożyć na rozwiązania zarówno prawne, jak i na projekty nasze codzienne doświadczenie. Nasze codzienne doświadczenie polega na tym, że żyjemy w hybrydowej rzeczywistości. Także mamy realne kontakty z naszymi sąsiadami, z innymi ludźmi, ale też część z tych relacji jest zapośredniona przez technologię i nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy od siebie bardzo daleko, ale nawet wtedy, kiedy jesteśmy od siebie ścianę w ścianę w grupie sąsiedzkiej. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo trochę tak się dzieje, że my żyjemy w dwóch światach dyskusyjnych. Jedne są te panele o technologii, o dostępie do danych, zarządzaniu danymi, czasami smart city, a inne to są o deliberacji i o przestrzeni. I powinniśmy o nich według mnie rozmawiać wspólnie i zastanowić się na przykład, jakie są progresywne sposoby na używanie tej technologii. Ja przygotowując się do tego panelu i w ogóle myśląc o tym, co mamy na tapecie w jakichś potencjalnych scenariuszach, zrobiłam sobie takie ćwiczenie intelektualne i spróbowałam sobie odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdybyśmy różne narzędzia partycypacyjne wrzucili, jakby powiedzieć, na takie sterydy, czyli zrobili je w modelu bardziej. I chciałabym się z wami tym podzieli, zwłaszcza zanim przyjdzie do Marcina Gerwina, bo tam panele obywatelskie też będą obecne w mojej sterydowej wersji. I wyszło mi na to, że jeżeli wzięlibyśmy na przykład budżety partycypacyjne i je rozwinęli w takim modelu pro, czyli na przykład zdelegowali część pieniędzy na mniejsze jednostki, które to jest taki bardzo ciekawy tekst opracowany w 2013 roku przez Krzysztofa Mazura i zespół Ośrodka Miejskiego, zaraz to podlinkuję na czacie. I oni proponują, żebyśmy podzielili miasto na takie małe jednostki funkcjonalne, które są takimi współczesnymi polisąsiedztwami.
i zdelegowali tam środki na zarządzanie zielenią, jakieś działania kulturalne i żeby społeczność mogła sama zdecydować, ile tych usług kupi na zewnątrz na rynku, a ile ich wykona w ramach jakiejś pracy sąsiedzkiej. Jakbyśmy z kolei wzięli budżet, znaczy panele obywatelskie na takiej wersji na sterydach, to wyobrażam sobie, że mógłby być to taki model, o którym piszą Ola Przegielińska i Darek Jemielniak w tym społeczeństwie współpracy, gdzie wypełnialibyśmy cyklicznie jakieś ankiety, bylibyśmy w dialogu z wirtualnymi ekspertami i potem oni by byli naszymi takimi rzecznikami i pomagali urzędnikom i urzędniczkom podejmować decyzje w ich codziennej pracy. Czyli na przykład mamy rekomendacje panelu obywatelskiego, no ale przed nami kilka lat wdrożenia, więc sztuczna inteligencja mogłaby podpowiadać po prostu urzędnikom, dopytując nas się w razie potrzeby. A z kolei pociągnięta dalej inicjatywa lokalna, która jest połączeniem czynu społecznego z dorzuceniem środków budżetu miejskiego, mogłaby wyewoluować spółdzielnie rozwojowe, gdzie miasto by dawało zaczyn kapitałowy, a resztę cegiełek i swojej pracy byśmy wkładali my jako społeczność sąsiedzka. I tutaj trochę cofając się znowu do takiej większej abstrakcji, wydaje mi się, że my bardziej powinniśmy mówić o naszych własnych interesach, nie tylko o wizji demokracji jako takiej ogólnej idei, tylko o tym, co konkretnie możemy mieć, jaki profit, jaką wygodę każdego dnia. Bo ja osobiście po chyba 15 latach takiego bardzo czynnego zaangażowania społecznego już nie mam siły brać w konsultacjach udziału. Za to bardzo chętnie zaangażuję swój czas i pracę w ramach budowania jakiejś takiej odporności swojej lokalnej społeczności. I o tym powinniśmy pamiętać, że raz, że liczba osób, które w ogóle są w stanie wziąć udział w konsultacjach społecznych, bo mają na to czas, zasoby i energię, jest ograniczona, a dwa, że nie możemy tego robić wiecznie, no bo to jest wypalające, więc powinniśmy w maksymalny sposób sprowadzać tą demokrację tak, żeby móc w prosty sposób skorygować na przykład pewną decyzję. Nawet jeżeli pewnie tutaj w tym gronie, jakbyśmy rozmawiali kilka lat temu i pewnie ja byłabym rzeczniczką tego, że takie jakieś tam quasi ankiety albo jakieś takie drobne korekcje, to nie byłoby coś ważnego, bo najważniejsze byłyby te głębokie decyzje. Teraz na przykład mam poczucie, że potrzebujemy działania na dwóch poziomach. Po pierwsze wspólnych debat na temat strategicznych celów plus drobnych korekt w ramach realizacji. Bo rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, że to, co nawet dyskutowaliśmy rok wcześniej, przestaje być aktualne w obliczu naszych obecnych doświadczeń. I tutaj technologia i takie szybkie zapytania mogłyby być czymś, co mogłoby nam pogłębiać demokrację, a nie jak zwykle by się wydawało ją tak spłaszczać i wyjaławiać. Dziękuję bardzo. Cóż, chyba każdy z dzisiejszych ekspertów wspomniał przynajmniej raz doktora Marcina Grwina. Więc Marcinie, czy chciałbyś się jakoś ustosunkować do tego? Parę rzeczy mi się nasunęło. Znaczy, przede wszystkim u mnie, że tak powiem, coś się uruchomiło, kiedy usłyszałem, że prezydent miasta tudzież rząd oddaje władzę, organizując konsultacje czy jakiś proces partycypacyjny. Z jednej strony tak, ale w moim demokratycznym myśleniu, jako społeczeństwo, to gdzie my jesteśmy? Jeżeli my nie mamy władzy jako społeczeństwo, tylko mają ją wybrani przez nas przedstawiciele, to jak to jest demokracja? To jest to demokracja, czy kto ma tą władzę? Według mnie demokracja jest wtedy, kiedy władzę ma społeczeństwo i społeczeństwo decyduje. I dzisiaj te mechanizmy są tak kulawe po prostu, że jedyne co mamy, to jest raz na 4 lata czy 5, w zależności od kraju, możemy wybrać, kto rządzi. No to, ale co to jest za demokracja? Więc świetnie, że mamy te wszystkie mechanizmy włączania społeczeństwa w opiniowanie, w konsultowanie, czyli to, co się rozumie zwykle przez partycypację, czyli zwykłe konsultacje społeczne, obojętnie, czy to będzie od formy ankiety, od spotkania z mieszkańcami i tak dalej, to jest wszystko super, bo to wzbogaca wiedzę, no właśnie kogo, no decydentów, osób, które podejmują decyzje i żeby one mogły być lepsze. Absolutnie uważam, że fundamentem jest kultura demokracji, jest rozumienie tego, czym, o co w tym wszystkim chodzi, a u podstaw tego jest to, jak patrzymy na drugiego człowieka. Czy uważamy, że ta druga osoba ma godność, ma swoją wartość wewnętrzną, że
może podejmować również decyzje odnośnie swojej społeczności. To są wszystko fundamenty, te takie naprawdę to, co stoi aż pod konstytucją, tak? Bo konstytucja no, też jest pewnego rodzaju no, spisem pewnych wartości i zasad, które regulują życie społeczeństwa. I teraz druga lampka mi się zaświeciła przy tej sztucznej inteligencji. Według mojej całej wiedzy na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje, no najlepszy algorytm, nawet samouczący się, nie zastępuje zwykłej kreatywności, którą ma człowiek. Nie zastępuje również tego, co może się wydarzyć w ramach dyskusji pomiędzy ludźmi. Tego, znaczy zmiany, bo co jest ogromną wartością też paneli obywatelskich, to, że udział w nich dla uczestników jest transformujący, to znaczy, że to takie określenie fachowe, ale to znaczy, że ich poglądy się zmieniają i one się zmieniają pod wpływem tego, czego się dowiadują, także atmosfery, która została stworzona w ramach panelu, pewnych zasad i myśląc o tym, jak daleko moglibyśmy z tego skorzystać, no na pewno panele obywatelskie byłyby świetnym sposobem na wyznaczanie kierunku rozwoju, czyli te duże rzeczy, o których Asia wspomniała. Na pewno są świetnym mechanizmem kontrolnym, tym bezpiecznikiem, który pozwala zatrzymać jakąś decyzję, z którą społeczeństwo się nie zgadza. I to są rzeczy do wprowadzenia zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. I regionalnym też, żeby tutaj Kuba był usatysfakcjonowany. Absolutnie poziom metropolitalny czy regionalny również może zostać uzupełniony o te formy demokracji deliberacyjnej. A w Rosji to tylko dodam jeszcze ten, co w Sankt Petersburgu, to był panel robiony zupełnie niezależnie, więc traktowałbym to jako po prostu próbę, jako pilotaż, jako pokazanie, jako wstawienie stopy w drzwi. Ok, tyle z mojej strony. Wielkie dzięki. No cóż, zbliżamy się do końca, bo już niedługo godzina 21. Chciałbym zadać jedno takie podsumowujące pytanie i w zasadzie puścić je w eter. Jak Państwa zdaniem moglibyśmy wzmocnić w ogóle społeczeństwo obywatelskie u nas w miastach? To znaczy z perspektywy samorządowców, praktyków, co oni mogliby zacząć robić już, żeby takie społeczeństwo obywatelskie na tych najniższych szczeblach administracji publicznej nam się wykształciło. Tutaj Joanna się zgłasza. Joanno? Tak, dziękuję. Wiesz co, słuchać ludzi i dać im działać w taki sposób, w jaki chcą działać. Ja na przykład teraz toczymy taką debatę u nas na Górnym Mokotowie, gdzie zrobiliśmy społeczny spis pustostanów miejskich po to, żeby je wyremontować i przekazać rodzinom uchodźczym no, na takim małym kwadracie właśnie, na którym pewnie mieszka kilkaset osób. Naliczyliśmy ich 40 po prostu w ciągu kilku godzin, tak, tylko w dosyć małej grupie aktywistycznej, więc tych lokali jest dużo więcej. I teraz toczymy taką dyskusję z miastem, na ile jest to sensowne i właściwe, bo wiele z tych lokali to są lokale zablokowane przez reprywatyzację, w które nie można wkładać miejskich środków na remont ze względu na to, że byłoby to uznane za niegospodarność, co nie oznacza, że nie można ich wyremontować, na przykład wkładając środki społeczne i pracę. Ja bym chętnie stanęła z wałkiem po to, żeby kilka godzin pomalować takie mieszkanie albo robić jakieś inne rzeczy potrzebne i w ten sposób włączyć się po to, żeby wciągnąć ludzi, którzy potrzebują mieszkań. I to jest coś, czego nie obejmują żadne strategie miejskie, bo byśmy tego nie wymyślili. Tak? Pomysł byłby po prostu niepotrzebny jeszcze miesiąc temu i takich sytuacji będzie bardzo dużo. I największym wyzwaniem jest w jakiś sposób zebranie tej energii ludzi i w miarę elastyczne dostosowywanie narzędzi do tego, żeby to zrobić, tak, albo kreatywne wykorzystanie, bo ta kreatywność, o której mówi Marcin, jest bardzo ważna, na przykład do tego, o czym ja mówię, mogłaby posłużyć inicjatywa lokalna. Tak, miasto daje swój zasób w postaci lokalu, biznes daje środki, ludzie dają pracę społeczną, pyk, mamy, prawda, nie ma żadnych tam włożonych innych kwestii. I więc to, czego potrzebujemy, to odwagi, empatii i kreatywności. To są chyba takie trzy rzeczy, które dla mnie są tutaj najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Cóż, czy Państwo chcieliby coś dodać? Przypominam pytanie. O, Marcin, oddaję Ci głos. Już się odciszam. Więc tak, no, moim marzeniem jest to, żeby przynajmniej w dużych miastach w Polsce pojawiły się stałe panele obywatelskie, które by właśnie, tak jak we wschodniej Belgii, podejmowały decyzje o wyborze tematu na taki panel szczegółowy, konkretnie na następny rok, na jeden lub na dwa. Może być nawet na jeden, byłbym również tym usatysfakcjonowany. Wiem, że wdrażanie rekomendacji w wielu miastach jest wyzwaniem, więc może tylko na jeden. To jest od strony instytucjonalnej. Natomiast też, tak właśnie słuchając Asi, pomyślałem sobie, że to, co kiedy no, ja się teraz zajmuję działalnością międzynarodową, tak mówiąc wprost, i kiedy wchodzimy do nowego państwa, no to jest punktem wyjścia to, co się po angielsku nazywa capacity building, czyli zapewnienie szkoleń, umiejętności, ale to, na co my zwracamy bardzo mocno uwagę, to jest kształtowanie kultury demokracji. I jednym z takich głównych punktów w programie edukacyjnym, który teraz właśnie też przygotowujemy, to jest, no po angielsku się to nazywa democratic thinking, czyli po polsku no, myślenie w kategorii myślenie demokratyczne, no, nie brzmi to jakoś szczególnie dobrze, ale to chodzi o tą postawę, o zrozumienie, na czym demokracja polega, o budowanie kultury demokracji. I wydaje mi się, że na dobrą sprawę tego typu zupełnie podstawowe warsztaty w urzędach miast również by się przydały. To znaczy, co jest rolą kogo? Czy rolą urzędnika jest wyłącznie wykonywanie poleceń swojego przełożonego? Oczywiście od strony formalnej tak, ale te polecenia, te działania, one mają służyć komu? Tak? I to, że aha, jest jeszcze społeczeństwo. I ja wiem, że nie chciałbym tutaj, żeby ktoś się poczuł urażony, bo wiem, że wiele osób w urzędach ma ogromne zasoby dobrej woli i myśli w tych kategoriach, ale też wiem, że tak nie jest wszędzie. Więc pewnego rodzaju takie jak to powiedzieć, uwspólnienie myślenia w kategoriach tego, czym jest demokracja, czym jest w ogóle, na czym to wszystko polega. Samorząd przecież, okej, czy mogę powiedzieć krótką, straszną historię, więc ona jest bardzo, więc to jest tak. Rozmawialiśmy kiedyś w Sopocie, już nie powiem z kim, na wysokim bardzo stanowisku osoba, o tym, czy mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w kontekście parku, czy mogą w ogóle w ramach konsultacji społecznej jakby współdecydować o jego przeznaczeniu. Mówię, no bo mieszkańcy przecież tworzą wspólnotę samorządową, no to jest ten punkt wyjścia. I osoba, z którą rozmawiałem, się bardzo zdziwiła. Przy mnie otworzyła komputer, Lexa, sprawdziła punkt pierwszy ustawy o samorządzie gminnym. Ojej, rzeczywiście. Więc to jest straszna historia, ona jest przed bardzo wielu lat, mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Więc trzymajmy się tego, że idziemy do góry z zrozumieniem tego, czym jest demokracja. Okej, dzięki bardzo. Dzięki wielkie. Cóż, widzę na swoim panelu sporo łapek w górę. Proszę, pozwólcie mi Państwo, że odniosę się do nich po kolei, tak jak wyświetlają się u mnie na panelu. Kolejny zgłosił się pan doktor Pancewicz. Mówiłem już dosyć dużo, także postaram się mówić krótko. Chcę tylko podkreślić to, o czym mówiła Jan Erbel. To jest, dało mi bardzo mocno do myślenia i to, żebym faktycznie, nakreślając to wprowadzenie, mówiłem o partycypacji w takim znaczeniu bardzo właśnie o tych dużych decyzjach, procesach, do których byliśmy przyzwyczajeni, ale jeśli miałbym coś mówić, zachowujmy elastyczność, bo faktycznie my żyjemy w hybrydowej rzeczywistości i często też organizujemy sobie te decyzje i rzeczy sami lepiej. I to, co było fajną rzeczą, którą dały nam właśnie nowoczesne media, to jest to, że my sprawnie potrafimy działać oddolnie. I czy to jest ten test, który teraz przechodzimy jako społeczeństwo, jest najlepszym pomysłem. Tak jak mówisz o mapowaniu pustostanów, organizowaniu pomocy, wymianie informacyjnej, to tak naprawdę bądźmy elastyczni i otwarci. To jest mój pierwszy postulat, także w samorządach. Uczmy się od małych samorządów, bo to, o czym Marcinie mówisz, to jest na przykład to, co ja kojarzę w małych gminach, gdzie urzędnicy nie mogą działać tak jak w dużych samorządach, gdzie po prostu są obwarowani tym takim myśleniem jednostką, wydziałem, regulaminem i dużą instytucją, tylko często mają bardzo dużo
obowiązków i muszą też blisko działać ze swoimi mieszkańcami. To jest właśnie doświadczenie często miast powiatowych. Ostatnio rozmawialiśmy na przykład z Wydziałem Urzędu Inwestycyjnego o rozbudowie infrastruktury i urzędnik rozrysował mi po prostu skomplikowany system, ucząc jednocześnie mieszkańców, o co z tym wszystkim chodzi, co to jest ta błękitna zielona infrastruktura i to było dla mnie genialne. Po prostu widziałem, jak samorząd dobrze działa partnersko w praktyce. Byłem pełen podziwu dla tych ludzi i to jest przykład, a dla dużych samorządów taki postulat, naprawdę, szanowni Państwo, proszę się odkleić od mediów społecznościowych, może przewietrzyć albo zwolnić swoich menedżerów kont instagramowych, facebookowych, załogi wydziałów prasowych, bo to, że media w nadmiarze źle działają na ludzi, to też sprawia, że źle działają na polityków. Okej, to jest miecz obosieczny. Widzimy teraz w Ukrainie, kiedy prezydent Zelański dzięki wykorzystaniu mediów zmobilizował świat do działania, ale z drugiej strony to też, no, tak jak w indywidualnym działaniu fałszywej sprawczości i właśnie odmiaru PR-u, gubienia ważnych rzeczy, odklejenia się od takiego prawdziwego działania, no niestety to też wpływa na prezydentów, prezydentki, myślę, że głównie dużych miast. Może samorządy na szczęście mają czasu na tego typu gry i zabawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cóż, Jakubie? Ja króciutko. Partycypacja czy deliberacja to jest rozmowa człowieka z człowiekiem, ludzi z ludźmi. I mam wrażenie, że u nas właśnie w tym tkwi dosyć duży problem. Mianowicie my nie potrafimy ze sobą rozmawiać, czy nie dajemy sobie szansy na pełną realizację wolności słowa, tworzymy różne bariery, tematy tabu i to się pojawia podczas naszego życia. No, dorosły, dojrzały obywatel nie będzie świetnym partycypantem czy deliberatorem, jeżeli nie ma doświadczenia w rozmowie właśnie czy w dialogu, a my tego nie wynosimy ani, przepraszam, sam pracuję z uczelni, ani z liceów, ani ze szkół, ani nawet z placówek opiekuńczych typu przedszkole. Musimy w różnych sferach życia poszerzać przestrzeń pod dyskusję, pod dyskurs i traktować się w tym dyskursie podmiotowo, a tego chyba brakuje. Teraz stałem przed takim dylematem wyboru przedszkola dla dziecka i sprawdzając wartości, jakie gdzieś tam przyświecają poszczególnym placówkom, wybrałem takie, w którym nie stawia się na systemy kar czy nagród, ale gdzie jest przestrzeń pod dyskusję, gdzie opiekunka stara się z każdym dzieckiem prowadzić dialog, bo nieważne, człowiek ma 2 lata, czy 4 lata, czy 15, on na swój sposób się komunikuje i rozmawia, tylko oczywiście w innych formach, na różne sposoby. W związku z powyższym musimy walczyć o to, żeby ta przestrzeń dyskusji, dyskursu, rozmowy była jak najszersza i nie sprowadzała się tylko do strategii rozwoju miejscowego planu, czy lokalizacji parku, czy skweru, ale żebyśmy potrafili rozmawiać w różnych miejscach, o różnych sprawach i to tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Cóż, panie dziekanie, przypadła panu zaszczytna rola podsumowania chyba tego, o czym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Oczywiście. Dziękuję. No, trudno podsumowywać, natomiast jeszcze krótko tylko odpowiem na pytanie, co powinny zrobić władze gmin, żeby zwiększyć partycypację. No, ja mam receptę trochę bardziej sformalizowaną. Przekazać władzę jednostkom pomocniczym i wzmacniać te jednostki pomocnicze, bo to one widzą najlepiej problemy, które występują, szczególnie w dużych miastach. No bo może się zdarzyć tak, że prezydent czy wiceprezydenci miasta gdzieś nie będą nigdy w życiu, a mieszkańcy to doskonale widzą. To jest element, który można wykorzystać, a chociażby USG, ustawa o samorządzie gminnym, stwarza takie możliwości, tylko trzeba chcieć. Natomiast podsumowując, ja się bardzo cieszę z dzisiejszej dyskusji, bo ona jednak pokazała nam różne punkty widzenia osób zupełnie różnych w sferze wykształcenia, natomiast osób, którym zależy na rozwoju nie tylko partycypacji, ale idąc dalej właśnie deliberacji. I każda rozmowa, tak jak już mówiłem wcześniej, spojrzenie z różnych perspektyw przybliża nas do efektów w postaci zwiększenia udziału społecznego w procesach decyzyjnych. I tu się zgadzam z moim przedmówcą, że to się zaczyna już od wczesnej młodości. No, przedszkole pewne postawy kształtuje, ale szczególna rola przypada szkole, a niestety polska szkoła nie uczy udziału w partycypacji, raczej uczy postaw, gdzie
władza ma zawsze rację, albo przynajmniej władza chce pokazać, że ma rację, co niestety szczególnie w szkołach publicznych jest bardzo często widoczne i to jest chyba największe wyzwanie, jak zreformować szkoły, mówię tutaj przede wszystkim publiczne, żeby one były jednak przesycone wartościami demokratycznymi, a nie polegały na wprowadzeniu takich małych rządów autorytarnych, bo potem te postawy przechodzą wyżej. I tu się zgadzam, to też widać u nas na uniwersytecie, że te narzędzia partycypacyjne na uniwersytetach często są narzędziami fasadowymi, które nie prowadzą do oczekiwanych efektów. Więc tutaj zmieńmy się również, żebyśmy wszędzie widzieli, że dyskusja jest wartością, a podejmowanie decyzji bez dyskusji prowadzi raczej do efektów negatywnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Cóż, dziękuję Państwu za niezwykle ciekawą dyskusję. Będziemy już zmierzać ku końcowi z racji, że jest już po godzinie 21. Pozwolę sobie tylko przypomnieć o tym, że na naszym Facebooku pojawiają się cały czas komentarze naszych widzów. Zachęcam Państwa do tego, żeby tam się zalogować, za jakiś czas pojawić i być może wejść w jakieś dyskusje również z naszymi widzami. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za udział w naszej dyskusji. Przypomnę, był z nami pan profesor Piotr Uziębło, była z nami Joanna Erbel, był z nami dr Marcin Gerwin, dr Łukasz Pancewicz, profesor Jakub Szlachetko, no i ja, Kamil Olzacki. Dziękuję jeszcze raz za to, że byli Państwo z nami. Do zobaczenia już za miesiąc. Wszystkiego dobrego. Dzięki.